Szanowni Państwo, dzień dobry. Jestem tutaj z panią poseł Agnieszką Ścigaj. Chcielibyśmy poruszyć dwa tematy. Pierwszy temat to kwestia Odry. Chciałbym się odnieść do konferencji prasowej pani minister Urszuli Zielińskiej, która przedstawiła swój stan wiedzy i swoje stanowisko w sprawie Odry i systemu monitorowania rzek w Polsce, który został wprowadzony jeszcze za naszych rządów, kiedy my wprowadziliśmy system pilotażowy. Zarzuciła szereg nieprawidłowości. Jak okazuje się po sprawdzeniu, krótkim, szybkim sprawdzeniu tych danych, tej wiedzy, niestety wszystko, co mówiła pani minister Zielińska, jednak opierało się na półprawdach, nieprawdach, bądź po prostu zaprzeczaniu temu, co ona mówiła jeszcze w trakcie trwania tej konferencji z środy. Szanowni Państwo, dzisiaj tak naprawdę to, co się wydarzyło te kilka dni temu, w środę, pokazuje absolutną bezradność rządu i zrozumienie powagi sytuacji chyba, że być może kolejna katastrofa ekologiczna, która pojawi się na rzece Odrze, będzie tutaj tylko i wyłącznie konsekwencją ich bierności i ich tak naprawdę zatrzymaniu prac nad systemem monitoringu rzek w Polsce. Bo szanowni Państwo, dlaczego? W 2023 roku rzeczywiście doszło do podpisania umowy między Ministerstwem Klimatu, Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na 250 milionów złotych po to, aby zbudować pierwszy w Europie, a w zasadzie jeden z niewielu na świecie, pełnych monitoringów stanu rzeki Odry, ale nie tylko, bo również innych kluczowych rzek w Polsce. To była rzeczywiście wartość takiego programu na 250 milionów złotych. Podstawowym zarzutem pani minister było to, że ta umowa została podpisana między instytutami, które nie miały do tego prawa, nie miały takiej podstawy prawnej, co jest kłamstwem, co jest nieprawdą. Było to zrealizowane na podstawie inicjatywy priorytetowej wydzielenia środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska właśnie na ten cel, po to, aby stworzyć taki pierwszy w Polsce system monitoringu. Pani minister mówi, że IRŚ nie ma doświadczenia w zarządzaniu monitoringiem w sposób automatyczny. No to ja się pytam, pani minister, jaka instytucja w Polsce ma takie doświadczenie? Ja od razu odpowiem państwu, żadna. Nie ma czegoś takiego jak instytucja w Polsce, która miałaby jakiekolwiek doświadczenie w zarządzaniu automatycznym stanu rzek w Polsce. My dopiero ten system tworzyliśmy i ten pilotaż rzeczywiście przyniósł konkretne efekty, bardzo konkretne pomiary, z których chociażby korzystało i korzysta IMGW, czyli instytucja podległa pani minister. Więc jeśli pani minister mówi, że nie było żadnych efektów, niech zwróci się pismem do IMGW, które korzysta ze strony internetowej ogólnodostępnej, która dostarcza informacji właśnie z tych czujników, które już zostały wprowadzone do Odry w okresie pilotażu. Szanowni Państwo, pani minister zarzuciła, że nie udało się zrealizować i tych 800 czujników nie pływa w rzekach w Polsce. No, pani minister, nie mogą pływać, one nie mogły być wrzucone do rzeki, nie może być prowadzony monitoring, ponieważ państwo właśnie zablokowaliście przekazanie środków na realizację i kontynuację tego programu. W maju to się wydarzyło i od maja de facto nie mamy żadnego systemu, który by badał w sposób zautomatyzowany i systemowy poziom rzek w Polsce i tego, jaki jest ich stan, czy nie ma za dużego zasolenia, czy nie ma toksyn i szeregu innych ważnych czynników, które ten system, który my wprowadziliśmy, gwarantował. Pani minister mówiła na początku konferencji, że nie było żadnej czujki, żadnej bojki, która badałaby stan rzeki Odry, ale na tej samej konferencji powiedziała, że było ich około 40. Tak, faktycznie do końca zeszłego roku i w pierwszym kwartale tego roku było 40 czujników, które już działały, które funkcjonowały i które były zalążkiem tego całego systemu. Idziemy dalej, szanowni państwo. Pani minister powoływała się na zarzuty NIK-u, tylko że nie było takich zarzutów. NIK skontrolował całą tą umowę, cały etap realizacji tego programu i nie miał żadnych zastrzeżeń. Nie zostały wprowadzone żadne uwagi i nie zostało skierowane żadne zawiadomienie. Zawiadomienie skierowała pani minister, właśnie tak przynajmniej twierdzi, że zostanie skierowane zawiadomienie, ale nie przeciwko konkretnej osobie, nie przeciwko konkretnej instytucji, tylko w sprawie. To oznacza, że to ma mieć tylko ten charakter nośny w postaci takiego newsa, takiego podkreślenia, jak to się tam bardzo źle działo rzekomo. Natomiast wiemy o tym, jestem przekonany, że prokuratura nawet nie podejmie tego tematu.
Kolejnym bardzo ważnym zarzutem było to, że ten system nie został włączony do państwowego systemu monitoringu rzek. Szanowni Państwo, ale no nie mógł być włączony, ponieważ nie było tego systemu jeszcze. My go dopiero tworzyliśmy. Ten system miał powstać do 2025 roku i po 2025 roku miał być właśnie włączony do tego systemu, aby on uzupełnił całą naszą bazę tego czerpania wiedzy o tym, co się dzieje w polskich rzekach. Szanowni Państwo, dzisiaj to, co robi Ministerstwo Klimatu, a w zasadzie to, czego nie robi, może doprowadzić do katastrofy, kolejnej katastrofy na rzece Odrze. Nie wyciągnęli Państwo w Ministerstwie Klimatu żadnych wniosków, nie podejmują żadnych nowych działań, nie podejmują żadnych nowych kroków do tego, aby zabezpieczyć Odrę. I ta konferencja, która miała miejsce w ostatnim czasie przeprowadzona przez panią minister Urszulę Zielińską, ma na celu tylko i wyłącznie zapudrować tą rzeczywistość i zrzucić winę na poprzedników, zrzucić winę na nas. Natomiast pani minister zablokowała sama system, który działał, który się rozwijał i który miał nas zabezpieczyć w przyszłości przed sytuacjami krytycznymi na Odrze i nie tylko na Odrze, bo na innych rzekach w Polsce. Jest to absolutny skandal. Dzisiaj widzimy, co się dzieje chociażby w kanale Gliwickim. Ministerstwo Klimatu jest absolutnie bierne i to ono będzie ponosić, to Ministerstwo Klimatu będzie ponosić odpowiedzialność za ewentualne katastrofy w Odrze, jakie mogą się w najbliższym czasie pojawić. Wiemy o tym, że złota alga w dalszym ciągu jest w Odrze i ona tam będzie i poprzez bierność Ministerstwa Klimatu ona ponownie może zakwitnąć. Dzisiaj nie mamy żadnej wiedzy, kiedy i gdzie może to nastąpić. Szanowni Państwo, a ja chciałabym zaapelować o czujność do Polaków, dlatego że nie mignął echa wypowiedzi pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, która powiedziała, że powinniśmy wszyscy pracować dłużej, więcej i ciężej, że Polacy właściwie powinni pracować dłużej, czyli mając na myśli tutaj dłużej mówiła o podniesieniu wieku emerytalnego, bo później tą myśl rozwinęła. Oczywiście później były demencje, że nie ma rozmowy. Pani minister Okła-Drewnowicz mówiła, że nie ma rozmowy w rządzie o podniesieniu wieku emerytalnego, ale ta sytuacja bardzo przypomina sytuację sprzed ponad 12 lat, kiedy rzeczywiście po tych takich komunikatach pojawiła się w szerokie materiały różnego typu w mediach. Trochę zmiękczające temat, zmiękczające Polaków, pokazujące ekspertów, wypowiedzi, setki, Państwo dobrze wiecie, mówiące o tym, że jednak właściwie jest to konieczne, że niektórzy Polacy to chcą dłużej pracować i właściwie to wszyscy powinniśmy dłużej pracować, mające wytworzyć taki podprogowy przekaz tolerancji do tego. I potem pojawiła się decyzja wbrew oporowi społecznemu. Ponieważ ja przypomnę, 3 miliony podpisów zebrała Solidarność pod rozpisaniem referendum w tej sprawie, zostały wyrzucone do kosza przez ten rząd, który teraz mówi, że jest cały czas demokratyczny, taki sam był poprzednio. I pojawiła się później refleksja oczywiście, która po przegranych wyborach, gdzie Polacy powiedzieli, podziękowali za to podniesienie wieku emerytalnego, że żałują tej decyzji panowie wszyscy. Żałują podniesienia wieku emerytalnego, ale nie dlatego, że uważają, że Polacy jednak powinni pracować krócej, że nie wszyscy nadają się do pracy do 67 roku, że nie wszystkie kobiety są w stanie do tego pracować, tylko żałują dlatego, że po prostu politycznie się to nie opłacało, bo przegrali wybory. I teraz historia się bardzo powtarza. Po słowach pani Nałęcz mamy znowu takie same materiały, które zmiękczają temat. Co się wydarzy dalej? Oczywiście dalej będzie konferencja prasowa pana Donalda Tuska, który powie, że tematu już nie ma, zakończył, nie ma podnoszenia wieku emerytalnego. Tak zresztą też powiedział o uchodźcach, że nie trzeba referendum, nie ma tematu, bo paktu migracyjnego Polska nie podpisze. Po wyborach się okazało całkiem coś innego, więc uczulam na czujność, że te słowa mogą mieć takie samo znaczenie, jak miały wcześniej przed wyborami w 2010 roku, kiedy też o podniesieniu wieku emerytalnym nie było mowy, bo historia dokładnie w takim samym schemacie idzie. I rzeczywiście tematu nie ma do wyborów prezydenckich. Do wyborów prezydenckich, dlatego że wiedzą, że prezydent z obozu prawicowego, pan prezydent Duda, nie podpisze takiej ustawy i tu Polacy są chronieni. Ale po wyborach prezydenckich, kiedy będzie już prezydent, który taką ustawę podpisze, będziemy przekonani, że rzeczywiście wiek emerytalny zostanie podniesiony, no bo te słowa jasno mówią, że to, pani minister, że to trzeba po prostu zrobić. Dlatego apeluję o czujność, apeluję również do związków zawodowych o czujność w tej sprawie, że rzeczywiście ta sytuacja, która teraz jest, sytuacja, którą Prawo i Sprawiedliwość wykonując swoją obietnicę przywróciło wiek emerytalny zgodnie z tym, co obiecywało, może się po prostu zmienić. Więc bądźmy czujni, dlatego że temat jest,
to, że go nie ma w przestrzeni publicznej w takiej formule, jak przez przypadek wygadała się pani minister, to tylko i wyłącznie jest czas do wyborów prezydenckich. Potem sytuacja na pewno się zmieni.